Jak dzisiaj z perspektywy patrzy się na tę, może zacznijmy od Majdanu jednak, rewolucję, bo to najbardziej bolesne do dziś? Ciężko się patrzy, dlatego że rzeczywiście to tak jak było powiedziano, prawie każdy Ukrainiec teraz odczuwa na sobie i to wojny, i w jakimś sensie też odczuł Majdan. Nawet ci, którzy na początku nie wspierali tego Majdanu, może nie rozumieli do końca tego Majdanu, co się odbywa. Natomiast każdy w tej chwili przeżywa to, co się stało też po tym Majdanie. Bo Ukraina chciała zmian, Ukraina chciała zmian, Ukraińcy chcieli zmian. Jeszcze w 2004 roku, wtedy kiedy wyszli na ulicy, wtedy kiedy protestowali przeciwko falszowaniu na wyborach prezydenckich, właściwie wtedy już chcieli zmiany tej systemy politycznej, tego systemu politycznego. Natomiast widzieliśmy, że politycy innym torem poszli i zmiany nie odbyły się. I to społeczeństwo, ja nie wiem, czy społeczeństwo bardziej dojrzało niż politycy, bo jednak społeczeństwo głosuje na tych polityków. I mieliśmy 2010 rok, kiedy zwyciężył Wiktor Janukowycz, kiedy jego ekipa przyszła wtedy do władzy i właściwie zaczęła robić to, co doprowadziło do Majdanu w 2013 roku. Osobiście dzisiaj nie mam takiego czucia jakiegoś święta, czy właśnie takiej, takiego przeżywania w pozytywnym sensie. Jestem dumna z swojego państwa, swoich kolegów, z wszystkich Ukraińców, którzy nie bali się wyjść w 2013 roku na ten Majdan. Jestem dumna z tych, którzy doprowadzili to w sprawę do końca, ale przed nami jeszcze długa droga. Na tym Majdanie również też straciłam kolegę, który zginął w tych tragicznych dniach lutego, czy tych najbardziej tragicznych dniach tego Majdanu. I ten Majdan też przebrał w jakimś sensie jego twarz. Bo zawsze jak wspominamy to, co się wydarzyło, jak widzimy te takie naprawdę takie wzruszające sceny z tych nagrań z Majdanu, to właściwie każdy z nas gdzieś tam przeżywa osobiście, bo w jakimś sensie to jego dotknęło.